Od stycznia trwa spór mieszkańców osiedla Zachód w Kędzierzynie-Koźlu z władzami miasta. Dotyczy trwającego już montażu masztu telefonii 5G na kominie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, który znajduje się zaledwie kilkanaście metrów od najbliższych budynków mieszkalnych. Ich lokatorzy nie kryją oburzenia wywołanego ignorowaniem przez urzędników miejskich ich sprzeciwu. Batalia rozpoczęła się wraz z ankietą, którą zarząd spółdzielni mieszkaniowej Chemik przeprowadził wśród mieszkańców osiedla. Ankieta dotyczyła budowy masztu w pierwotnej jeszcze lokalizacji, którą był dach jednego z bloków na osiedlu. Myśmy od stycznia chodzili do władz miasta, pisali apele. Wypisaliśmy apel proszący o wsparcie w tym temacie do wojewody, do starosty, do naszego miasta. Jednocześnie podpieramy się oczywistą, elegancką formą, czy można powiedzieć ludzką formą, czyli spółdzielnią mieszkaniową Chemik, która to zapytała mieszkańców, prawda, czy chcecie, i uszanowała negatywne stanowisko mieszkańców. Nas nikt nie zapytał. Myśmy sami chcieli powiedzieć nie takim inicjatywom. Pod dwoma pismami sprzeciwiającymi się budowie masztu podpisało się 500 osób. Pomimo jasnego komunikatu ze strony mieszkańców sprzeciwiającego się inwestycji, realizacja projektu była kontynuowana. Zarzucono mi między innymi na sesji, że co to jest 500 podpisów, jak osiedle liczy 5 tysięcy. Ja chciałam powiedzieć tak, że jeżeli rodzina średnio liczy 4 osoby, a podpisuje ojciec za małoletnich dzieci i za żonę, to my mamy 2000 podpisów. Prawda? Taki jest prosty przelicznik. I myśmy się skupili tylko na tym osiedlu, na tych blokach, bo tu leci linia ciężkiego napięcia energetycznego, co już jest oczywiście dużą uciążliwością dla tego osiedla. Czuję się bardzo oszukany, bo moim zdaniem tak nie powinna wyglądać demokracja w mieście. Demokracja w mieście powinna wyglądać tak, że nawet jedna osoba powinna być wysłuchana. To jednej osobie powinno się wytłumaczyć dany problem. Pomimo sukcesu, jaki udało się osiągnąć mieszkańcom, którzy skutecznie zablokowali realizację projektu w pierwotnej lokalizacji, inwestor nie odpuścił samej inwestycji. W toku negocjacji, które przeprowadzane były między władzami miasta a inwestorem, wybrano drugą lokalizację, którą jest komin Zakładu Energetyki Cieplnej. Miasto zaproponowało trzy propozycje, alternatywne propozycje lokalizacji tego nadajnika, który ma tutaj zawisnąć na kominie, i proszę sobie wyobrazić, nie zostały one przyjęte, nie zostały one zaakceptowane przez operatora sieci komórkowej. To ja się w tym momencie pytam, to kto w mieście Kędzierzyn-Koźle ma więcej do powiedzenia? Władze tego miasta czy prywatna korporacja? Niedawno doszło do spotkania zastępcy prezydenta Kędzierzyna-Koźla Artura Maruszczaka oraz władz Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej z członkami Rady Osiedla Zachód i mieszkańcami miasta. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że odstąpienie od umowy nie jest możliwe ze względu na kary umowne, które będzie musiał ponieść Zakład Energetyki Cieplnej. Nieoficjalnie mówi się o milionie złotych. Mieszkańcy są zaszokowani tak niekorzystnym poprowadzeniem rokowań. My mieszkańcy jesteśmy de facto, spółka jest gminna, 100% udziału gminy, jeśli chodzi o majątek. My jesteśmy współwłaścicielami tego wszystkiego, a z nami się nikt nie liczy. I to jest najbardziej przykre, że to nie jest wymysł mój, czy powiedzmy tej grupki ludzi. Ci ludzie, część ludzi nie jest w stanie nawet przyjść ze względu na stan zdrowia, ale prosili o to, że nie. Prace związane z montażem masztu 5G ruszyły już w zeszłym tygodniu. Do sprawy będziemy wracać. Jakub Słupecki, Kurier Opolski.